Tak. Poprawka. My jesteśmy utopieni. Ale moment. Chyba mam pomysł. Zostań tutaj na wypadek, gdyby przegapiła Wacława. Wiesz, jak wygląda? Tak. Zaraz. Co ty planujesz? Pilnuj drzwi i będzie dobrze. Zaraz wracam. Tak, udamy. Jesteśmy, o, jakimiś tam pracowniczkami. Tak, tak. Tak, a masz kurwa wizytóweczkę jakąś? Jedziemy windą wreszcie, taką fajną windą. Wysoko gdzieś. O! Co to za koleś ciekawy? Ochroniarz pewnie, no. Ale pogadamy sobie z ochroniarzem. Sorry, laleczko, ale muszę zobaczyć twoją przepustkę. Aha. No właśnie, nie mam jej przy sobie. Nie mógłby mnie pan tak po prostu puścić. Nie wejdzie pani, przykro mi. Pani musi być domową. Zawsze kurwa jest taka sama zasada. Nie zapominać przepustek. Zapomnisz, nie pracujesz. A. Nie mógłby pan ten jeden raz troszkę nagiej przepisu? Słuchaj, laleczko, zasada to zasada. Jak panią wpuszczę, to mnie dopadną, a nie panią. Powinni byli panią uprzedzić. Uprzedzili, tylko że widzi pan. Jak on tak rękami macha. Co on taki? Jakaś dziwna postać. Na połapamy. Ledwie zaczynam pracę i już wyciągam kasę. Jak to będzie wyglądało? Chyba nie za specjalnie. No, w sumie wiem, o co pani chodzi, ale i tak nie mogę pani puścić. Dobra. Aha. Ile jest dziewczyn poza mną? Cztery. Jest pani pewna, że ktoś z panią rozmawiał? Przecież mówiłam, że tak. Lubi pan taką robotę? No, wie pan, jak to jest z taką pracą? Lubi pan taką robotę? Nie, no wie pani, lubię tę robotę. Jest zupełnie spoko. W porównaniu z poprzednią pracą, to tutaj mamy pełen wypas. No tak, i możesz machać, bo pani... I co jeszcze odwalać? Jaki kogoś pobuzowany, ja pierdolę. Pobuz... Zony czy jakiś, nie wiem. Ale nic nie mogę poradzić. Na haju. Kurwa, macha łapami. Więc nie możemy wejść, dobra. Dzisiaj pużyczkę nie mamy. Przepużyczki. Jezu, przepustki nie mamy. Jezu, musimy mieć przepustkę. Czyli co, znowu tej midże, ale gdzieś zasuwać chyba. Nie. Dobra, nie twój mapa. Ale dobra, gira. Dobra, kira. Zarąbista giera. Dobra. Tak i nie. Muszę się zobaczyć z nią i namówić ją, żeby mi dała przepustkę. Możesz tu zostać i popilnować na wypadek, gdyby Kolar chciał się zmienić. Spoko! To może przy okazji skombinujesz mi jakieś pedigrini. Dobra, pedigrini. Żacie dla... Mogłabyś też skombinować obroże przeciwne tło? Mile, podpiętuj się. Dobra, dobra. Ojej. Dobra, do kampus, nie? Tak, teraz tak, do tej mii, że... Pole, żeby tam nam dała coś. Nie. Pyszka zobaczona. Ha, ha, ha. Co, dalej nie było tylko Wacława zasranego? Nie? Witam, oficerze Tate. Wszystko w porządku? No, nie mogę narzekać. Przynajmniej jest tu ciepło. A więc nic. Jedno wielkie, cholerne zero. A tak w ogóle, agentko McPherson, czemu pani wróciła? Zapomniała pani czegoś? Tak jakby, mam jeszcze kilka pytań do mnie. A, muszę podziękować za polecenie mnie z zastępcy komendanta. Był pod dużym wrażeniem. Cała przyjemność po mojej stronie. Jak poszło? Jeszcze nic oficjalnego, ale no, chyba się dostałem. Gratulacje, świetna wiadomość. Pomyślałem, że może chciałaby pani wiedzieć, no. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Kto jak kto, ale pan sobie na to zasłużył. Ale to jest dziwnie, dalej.
No będzie pan piękna agentko. Ojej, jakie to jest dobre. No, pukaj, pukaj. Puk, puk. Puku, puku. Cześć, Mia. Rozmyśliłaś się. Coś w tym z tym. Chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. Jeszcze lepiej. Jest to bardzo. Jakie wielkie mieszkanie, no. Okej. Muszę na chwilę zejść na dół. Czuję się jakoś nie wiadomo. Ale Mia, ja tylko chcę... Zaraz wracam. Obiecuję. Oho. A, chcesz szukać szybko coś tam, nie? No. Damy szybko. Wygląda jak połówka jabłka. Niezły motor. Ciekawe, czy to został zrobiony. To chyba ta dziewczyna, tu jest dzień, gdzie znaleźliśmy cię do ofiary. No. No, jeszcze było coś jeszcze. Ci na pewno. Mia, kto to jest? A to jest Steph. O cholera, byłam z nią umówiona na kolejny portret. Gdzie miałyście się spotkać? Czemu? Co się stało? Proszę mi powiedzieć, gdzie? A, w mojej pracowni przy 4455 Borgard. Okej, wiem, gdzie to jest. Co tu się dzieje? Nie mam teraz czasu. Proszę się stąd nie ruszać. Czyli co? Aha. O! Wychodzimy szybko. Myślałam, że coś to... Co się zdało? Nie chcesz się gadać? No, no szybko. No bo wezmie te posiłki, gdzie coś tam mówi. Panno McPherson, kiedy złapiemy tego skurwiela? Mam nadzieję, że wkrótce. Nie. Dobra, idziemy szybko do pracowni, szybko, szybko. O, tam będzie ciekawa scenka zaraz z pracowni. Tam jest taka scenka, że jeździmy. Dobra. No, szybko, szybko. Dobra, dobra. Do samochodu, tylko szybko, 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 do samochodu przejdziemy. I kto idzie, bo wtedy szybko, 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 do fury. No, ura. Dawaj do fury. No dawaj, gdzie jest ta pracownia. Tak, tak, mruga mi znowu, tak, okienko. Kalija i czarta, o, to to. To tu mam wejście, ja. Dałem brzuchko. Hej! Cześć, kotku. Czyżbyś wreszcie przyszła obejrzeć wystawę? Nie, nie zupełnie. Chcę, żebyś otworzył mi bramę. Muszę się dostać do jednej z pracowni. Nie ma sprawy. Tylko po co? W końcu mam jakiś trop. Prowadzi do jednej z moich pracowni? O co tu chodzi? Tak, chodzi o osobę, która może znać mordercę i która właśnie jest w środku. Muszę z nią pogadać. Okej, chodźmy. On się dziwnie podejrzanie zachowuje, aha. Zaraz się niby się fascynuje tymi obrazami różnymi i tak dalej. Wiecie, kto może być? O, tylko. Może jest on. Ten cały zasany Richard. Richard. Tak. Taki ten dom. Byłbym wdzięczny, gdybyś choć trochę zainteresowała się moją pracą. O mój Boże, Vic. O mój Boże, Wiktorio chyba dali. O, żeż mordę, oj, ta przyszła. O Boże. Nie. Mia, zaczekaj. Kurwa, muszę mi zostać i wszystko zabezpieczyć. Zadzwoń do policji i leć szukać mi. Okej. Okay. O. I włączyła się muzyczka.
Wiem, że nie możesz to. Jesteś, nie mogę nic zrobić. No, tam będzie pisać ciekawe. Chodźmy. Odpuszczenie grzechów. Uj. Jakieś zdjęcie, co? Zdało być napisane. Następna? O, nad zgarbą. Gdzie ta stamija chyba? Nie, następna. O, ja pierdzielę. No. Nieźle. Dobra. Co teraz? A co teraz będzie tędy? Nie. No i nie. No wiesz, to jakieś łańcuchy. No. Niepotrzebne one są. Chyba tam.